102 uzdolnionych uczniów odebrało z rąk prezydenta miasta stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. Uhonorowani zostali także rodzice i nauczyciele tych wyjątkowych młodych ludzi. Otrzymali listy gratulacyjne i nagrody pieniężne. W puli nagród i stypendiów znalazło się w sumie ponad 88 tysięcy złotych. Najmłodszym wręczano po 500 złotych, gimnazjalistom po 1000, a licealistom i uczniom szkół zawodowych po 1500 złotych. Niewykluczone, że pula środków na ten cel zostanie w przyszłości powiększona. Z takim wnioskiem zwróciła się do prezydenta między innymi Młodzieżowa Rada Miasta. Mamy taki program realizowany już 2 lata, Zdolny Suwalczanin, i w ramach tego programu chcemy właśnie przekazać stypendia, a tych stypendiów jest ponad 100 dzisiaj. Może nie są to oszałamiające wysokie kwoty, ale w taki symboliczny sposób z naszej strony taki gest, że zauważamy, że dziękujemy, że doceniamy to pracę, wysiłek samych uczniów, ale oczywiście i nauczycieli, pedagogów. Ci uczniowie reprezentują nasze miasto, swoje szkoły w różnych oczywiście konkursach, olimpiadach, w zawodach sportowych. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej stypendiów i nagród, bo aż 52, trafiły do uczniów szkół gimnazjalnych. 39 odebrali uczniowie podstawówek. W gronie nagrodzonych było także 11 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Prezydent Renkiewicz docenił także wysiłek i poświęcenie nauczycieli, którzy, jak się wyraził, robią więcej niż muszą. Są nowe działania w samych szkołach, że pedagodzy realizują własne programy, edukacyjne, innowacje pedagogiczne, i to bardzo cieszy, że są wprowadzane do zajęć, do programu nauczania pewne rzeczy, które same wynikają z inicjatywy naszych nauczycieli. Realizowany przez miasto program Zdolny Suwalczanin przynosi wymierne efekty. Jak obliczono, w szkolnych konkursach przedmiotowych wzięło udział ponad 26% uczniów więcej niż rok wcześniej. Dowodzi to, że nauczyciele także wykazali się zaangażowaniem. W suwalskich szkołach w minionym roku szkolnym realizowano ponad 80 programów autorskich i wdrożono 34 innowacje pedagogiczne. Ale suwalscy uczniowie nie tylko siedzą w książkach, osiągają również sukcesy sportowe. 5 młodych obywateli Suwałk stanęło na podium ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych. 6 dziewcząt wróciła z krajowego finału w czwórboju lekkoatletycznym ze srebrem drużynowym. Tych sukcesów jest znacznie więcej i dlatego 800 tysięcy złotych dotychczas wydanych na realizację programu Zdolny Suwalczanin nie należy żałować. Thank you. Thank you. Thank you.